Dobra, my już jedziemy, jest godzina 4:24. Myszko prowadzi, ale go nie widać. Dobrze, mieliśmy bardzo fajną przygodę, fajną, niefajną, z pakowaniem się, bo rozwaliła mi się walizka i... Wszystko było przekładane minutę przed wyjazdem. Dokładnie, musiałam wszystko przekładać, a mieliśmy wyjechać w ogóle o 3:30, z czego wyjechaliśmy około 4:00. Więc zobaczymy, czy w ogóle zdążymy. No nie, no zdążymy. Zobaczycie w dalszym filmiku, czy w ogóle coś będzie pokazane. Dobrze. A jak nie, to znaczy, że nie zdążymy. Vlogujemy, wyjmujemy płaszcz. Dojechaliśmy, mamy jeszcze 2 godziny. Klaudia oczywiście całą drogę przespała. Ej. Jesteśmy. Jesteśmy. Myśko, sprawdzaj, jak mamy dojechać. Właśnie wyjechaliśmy z lotniska i jedziemy do centrum, do hotelu. Zdaliśmy właśnie jedzonko, jesteśmy w Nando's, jest to bardzo znana sieciówka w Manchesterze. Tak, wszystkie studenciaki tutaj chodzą. Tak, chodziłeś tutaj. Jak był budżet, to chodziłem. Jak był budżet. No, mimo wszystko dosyć dobre. Myśko zamówił jakieś skrzydełka, ja wzięłam jakieś polędwiczki, to są chyba z kurczaka i mamy kukurydzę. Zobaczymy, czy będzie dobre. Witajcie, kochani, po 5-godzinnej drzemce odespaliśmy podróż z Koszalina do Gdańska i cały lot samolotem. Tak się kończy spacer bez parasolu. Bardzo fajna ciekawostka, którą zobaczyliśmy, to że właśnie w restauracjach w Anglii wszędzie napisane są kalorie przy każdym daniu. Tak, i jak można zobaczyć, pizza jest 1000 kalorii. To warto wziąć. Warto wziąć. Daliśmy jedzonko, pepperoni, co ty masz? Barbecue chicken i rzeczywiście taki rozmiar to może być 1000 kalorii. 1000 kalorii, no. Ale fajne piwko dostałam od Mieszka. Smakuje jak oranżada, cytr. Jaki to jest smak? Malina? Truskawka? Truskawka. Ale smakuje jak oranżada, pyszne. Przyszliśmy do Lidla i myślałam, że to są ziemniaki. Okazało się, że to są chipsy. Takie paczki chipsów. Dziękujemy, długi dzień. Idziemy śniadanko zjeść, teraz mamy głodni jesteśmy. Tak, do kreksa idziemy. W Anglii śniadania tylko takie. Pizza, słodkie bułeczki i donaty. Cukier. Cukier? Tak, brązowy, nie? Jeden, dwa? Jeden. Komunikacja miejska jest strasznie droga. Tak, dlatego cały swój pobyt na studiach tutaj, no, kupiłem może kilka biletów w ciągu całego pobytu. Naprawdę, płacimy 5 funtów za jazdę autobusem tutaj i z powrotem. To jest bardzo dużo, jedziemy autobusem. Bo pizza jest z grepsą. A to śniadanko angielskie. Tutaj w ogóle nie ma tych... Czego? Piekarni, nie? Nie do piekarni. Nie ma normalnego jedzenia. Co za wywoz wody? No. Trafford Center to jest chyba jedno z większych centrum handlowych w Anglii. Tak? Mhm. No tak mówiłeś chyba, że największe jest, nie? No i takie ładne bardzo. Tutaj no. Jest teatr, tak? Tak jak tam powiedziałem. A tam co mówiłeś? Tam co jest? Tam no, sala koncertowa odpa i tam był właśnie koncert Andrzeja. Okej, okay. Tutaj jedziemy Oxford Street. I zaraz będzie ten pub studencki, do którego zazwyczaj chodziłem. Tutaj przez szybę nie widać teraz, ale przejeżdżamy przy stadionie Manchester United. Ale my wolimy City. Ale ładny stadion, nie? Duży, bardzo. Ładny, ładny, no w środku. Jak w bajeczce, cześć. Co? Cześć! Pięknie. Dobrze, że dekoracje świąteczne jeszcze są. Idziemy do krainy jedzenia, w centrum handlowym. Ale pięknie! Jest takie miasteczko. Jeszcze sufit jest, kochanie, ten w chmurach namalowany. Tutaj są same restauracje. Same restauracje z jedzeniem. To jest dwupiętrowe. Jest ogromne. Każde piętro jest po prostu strasznie rozbudowane. Restauracje są bardzo tematyczne. Zgłodniałeś od samego patrzenia? Kolejki wszędzie. No ładnie. Z restauracji i jest wesołe miasteczko w centrum handlowym. Ale pogoda średnia na takie zabawy.
Jeszcze raz będę próbować. Ty już jadłeś. Klasycznego donata. Ale pycha. Ale wciążki jest pyszny. No to oponka, no moje przeponki. Zachciało się burgerka koledze. Zachciało się. W kolejce, kurde, stoimy teraz. A co mam już teraz opowiedzieć? Nie, ja mówię, że w kolejce stoimy przez ciebie, bo ci się burgerka zachciało. Aha, tak, cześć. Nie? Mieszko właśnie idzie nam zamówić jedzenie, bo w każdej restauracji, dosłownie w każdej, jest tak, że masz numerek przy stole i skan, w którym no możesz internetowo złożyć zamówienie, ale głównie idzie się do kasy, podaje się numer stolika, składa się zamówienie, od razu się płaci i tak to wygląda w każdej restauracji. Nie przychodzi kelnera czy kelnerka, tylko jest trochę taka sama obsługa. Wzięliśmy sobie tylko dwa burgery, zapłaciliśmy 30 funtów. I frytki. No dobra, frytki i kole, no ale to 150 zł. Mogę powiedzieć moje przemyślenie, bo się nakręciłem. Widząc wszystkich tych ludzi tutaj w centrum handlowym, te masy po prostu ludzi, te wszystkie sklepy, świecące kolory, te odblaskowe rzeczy, po prostu życie tutaj się kręci wokół konsumpcjonizmu. Każdy po prostu tutaj kupuje i mam wrażenie, że żyje po to, żeby sobie coś kupić. Tak, a mam wrażenie, żartowałam, do Polski. Gdy się w Polsce chodzi po centrum handlowym, to raczej także byle, żeby nic nie kupić, nie wiem, nie naciągnąć na coś, żeby nie żałować, że coś się kupiło, a tutaj, po prostu każdy musi wyjść z jakąś wielką torbą ubrań. No i sam odnoszę takie wrażenie, że z chęcią bym wszedł tutaj do każdego sklepu. Nie wiem czemu, tak przyciągają tutaj wszystkie te sklepy, gdzie po prostu w Polsce one odstraszają. Prawda, ale też jest dużo sklepów fajnych, których nie ma w Polsce. Dlatego one są zachęcające i to są ubrania, których, no wiesz, po prostu nie dostaniesz u nas. Bo, no jakieś lepsze po prostu sklepy. Klaudysia już sobie kupiła torbę z Primark. No to ja pokażę zaraz. Ładne tło, super. Tak? No. No to w przerwie wam pokażę moje malutkie zakupki skromne. Nie wchodziliśmy do innych sklepów, bo nie chcieliśmy, nie? Głośniej próbuj. Nie wchodziliśmy do innych sklepów, bo się baliśmy. Baliśmy się naszych wydatków. Tak, tak. Ale bardzo fajne buciki, słuchajcie. Panterka. Ładne, bardzo mi się podobają. Wziąłam sobie kosmetyczkę, bo moja już jest zepsuta. O, pod taką. Ładna? Ładna, nie? Ładna. Piękna. Tyle. Wszystko? Tak. Oszczędzamy, bo tutaj jedzenie jest drogie. To wszystko jest drogie. Komunikacja miejska, wszystko. Nie? Prawda. Prawda, ale fajnie, bo Sylwestra zarezerwowaliśmy i... Ale jeszcze nie powiemy. Jeszcze nie powiemy. Tak, jeszcze nie powiemy. Mamy zarezerwowanego, no, Sylwestra. Ale fajnie będzie. Będzie super. Z pomidorem dostaliśmy. Tego Micio. Smacznego. Dziwny bardzo. Mój. Ojojoj, czuję jakie policzki. Pełne polisze. Dobre, bardzo dobre. Idziemy na drzemeczkę. Jesteśmy podnieci. Cały dzień. Dopiero wróciliśmy do domu. Sprzed 18. Meldunek. Idziemy na meczyk. Nie no, idziemy do pubu. Meczyk do pubu. Dzisiaj gra City z Leicester. Leeds. Jesteśmy właśnie w pubie studenckim. Jest strasznie głośno i czekamy na mecz. Czekamy na mecz. Zamówiliśmy jeszcze jedzonko, się śmieje. To miało być strips, to wyglądają jak mielone. Ej, ty masz mielone, to jest mielone. A tam będziemy za kilka dni. Cześć! Meldujemy się ze spacerku. Tak. Jest teraz ciepłutko. Klaudysia marudzi cały czas, że jej się nie chce obchodzić, no a ja staram się pokazywać jak najwięcej. Nóżki już bolą, nie opuszki bolą. Ale jest teraz fajna pogoda, bo jest ciepło się zrobiło i nie pada, więc można chodzić, ale no już kilka kilometrów dobrych zrobiliśmy dzisiaj, więc naprawdę to
Cóżki bolą. Będziesz robił mi masaż. Dobra, będę. To ciekawe, dopiero teraz mi to Mieszko powiedział. Wszędzie jest motyw pszczółki. W restauracjach też często właśnie jest na szybach albo na ścianach. I co to oznacza? Że mieszkańcy Manchesteru są po prostu pracowici jak pszczółki. Tam właśnie było na szybie. Pszczółka. Kolejna pszczółka. Ile przyszliśmy? 10 kilometrów. 10 kilometrów, moje nogi. Mam bąbelki. Znajdujemy się, dzisiaj dzień trzeci. Tak. I dzisiaj idziemy do Muzeum Piłki Nożnej. Tak. Do i do biblioteki. Dokładnie. Bardzo fajny. A i Chinatown. Takie śniadanko dzisiaj jemy. Thank you. Niam, niam. Wow, nasze ulubione. Zaczynamy śniadanko. Po tak. Angielsku, słodkie. Zamiast pizzy dzisiaj donaty. Tak, 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 miam, miam. No, lukier. Lukier. Miam, miam. Witam, jesteśmy w National Football Museum, tak? I tutaj swego czasu odbył się jeden z większych turniejów FIFA dla całego ludzi z całego Manchesteru. I chciałem się pochwalić, że zająłem trzecie miejsce. To wow. Była FIFA 19. Tutaj właśnie w tym był no wielki turniej z 300 uczestników, no i... Ale jak tam się w ogóle dostałeś? Trzeba było się zapisać wcześniej. Mhm. No i były dwa dni tego turnieju i trzecie miejsce udało się zająć. Super, byłem gratuluję. W tamtą FIFA. Tak? No. Teraz też jesteś. Studentów, ogromna biblioteka. No, naprawdę robi wrażenie, jak wszystkie studenciaki tutaj. Tak, a tam mają swoją kawiarnię. Bardzo fajne miejsce. I jesteśmy na Chinatown. Stoimy w kolejce do Fetuickiego. Zapytaliśmy jakichś Chińczyków, którzy po drodze nam polecili ten bufet. Tak, mam nadzieję, że będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze. Kolejka za nami. Zaczynamy sobie. Kurde, ja do fryzjera idę na pewno. Nie, nie pójdziesz. Idę do fryzjera. Nie pójdziesz, ja ci nie pozwolam. Idę do moich tych ziomeczków z Nigerii. Oni zrobią takiego fajda. Nie wiem, bo masz co to jest? Masz ładne włosy, nie pójdziesz teraz. Jakieś, co to jest w ogóle? Jakieś... Nie poszliśmy do... muzeum z tego powodu, że okazało się, że nie jest darmowe. Bilety kosztują 12 funtów teraz za osobę, no to to jest ponad 60 zł. Dobrze liczę? No dobrze, dobrze, dobrze liczę, no. 60 zł dokładnie. A wcześniej było darmowe, nie? A wcześniej było darmowe, więc... Przyjechaliśmy właśnie na dzielnicę, w której Mieszkuś mieszkał. Tak, tak, dobra, 3 lata w tym miejscu, jesteśmy w Droysden. Pewnie myślicie, dlaczego przyjechaliśmy do Manchesteru? A no właśnie dlatego, że ty tutaj studiowałeś. Tak. Bardzo chcieliśmy tutaj razem przyjechać. I właśnie idziemy na najlepszego kebaba, którego jadłem po prostu każdego dnia, jak tutaj mieszkałem. Zaraz pokażemy. Tutaj? Nie, nie, ale patrzę co ten, co zostało, a czego nie ma. Patrz, tutaj jest ten fryzjer, do którego chodziłem. Który? Ten. Barber shop? Tak, tak, Rasta Barber Shop. Ale mamy jedzonko. To jest kurczak tikka, ale fajny. A ty co tam masz? Ja mam dobry kebaba na talerzu. To zawsze miałem połamany takim swoim sosem, ale chyba już go nie robię. No to tutaj masz ten, no, to chyba jest. Ja sobie zamówiłam jeszcze butternut i ryż. Nie wiem co jest, bo wszystko jest takie pyszne. Chlebek, miam. Słuchajcie to, kurczaczek. Aż skwierczy sobie. Jak wszedł, kurczę, to tak skwierczało. Naprawdę nic się nie zmieniło. Dalej jest tutaj najlepszy kebab po prostu. To jest przepyszne. I chlebek, i ryż, cebulka. Biedkaną buzią, przepraszam. Nigdy w życiu nie jadłam pyszniejszego jedzonka. Było niesamowite i to tak skwierczało. Ten kurczaczek tak jest po prostu. Ale nie porównuje się nic do tego jedzenia. Po prostu było niesamowite. Twoje też było dobre.
ale moje. Przepyszne, przepyszne. A się trzęsę, bo jest strasznie zimno. Naprawdę, na Purple Flame w Roisden polecamy każdemu. Tak, a teraz czekamy na tramwaj i jest naprawdę strasznie zimno. Tak, za 5 minut będziemy mieć. Co tam masz? Koperka. Paberko, się cieszy, ciastko też dostał swoje ulubione. Tak. Bardzo dobre piwko. To jest to. No, co to jest? To jest cydr. Tak. To jest cydr, ten co piliśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj pospaliśmy troszkę. Tak, jest 14 i dopiero wychodzimy. Tak. I idziemy zjeść burgerka. Cześć. Tutaj jest bardzo. Pięknie, nie no serio, takie świecidełka. Z hotel jakiś. Chyba Rosso się nazywa. Wiesz, komu wiesz, to są najlepsze burgery, jakie kiedykolwiek jadę. Jestem trochę sceptycznie nastawiona. Wcinaj. Ale? Wcinaj i oceniaj. Kurde. Dawaj. Nie rozwalił. Poczekaj. Dawaj, dawaj. Dobry? Dobry jest, no. Dobra, zobaczymy później. Niam. Widać, że dobre chyba, co? Mm-hmm. O Jezu, ale smakuje, ale smakuje. Jedyne, na co możemy tutaj pana czekać, to te frytki, które zamówił... Kto? Mieszkuć. 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 I powiedział, że będą świetne. A ugryzłam i od razu mówię, co to za smak kawy w tych frytkach. Są słodkie i smakują dosłownie jak kawa. Tak, są po prostu obrzydliwe. Pachną jak kawa i... Ale mimo wszystko burger był znakomity. Potwierdź. No burger był przepyszny, naprawdę. Potwierdź. Lepszego nie jadłam, więc... Zajebisty przyznaję burger. Rację, no burger był świetny i... Ale no, ale frytki były niepotrzebne, że fajnie. Frytki tak, nietrafione. A Kopaberg to oczywiście klasyk, trzeba go zawsze oczywiście wypić. Tak. Miniam. Co? No powiedz, co zrobiłeś. Co? Co mam powiedzieć? Co za... Tu! Tu! Jestem ochroniarz, co? No spotkaliśmy piłkarzy, kurde, i zamiast sobie zrobić z nimi zdjęcie, to ten się zawstydził i ucieka, kurde, przed nimi, no. Jak ich znasz i lubisz. Nie lubię. No to... No to idziemy ale stąd. Ale są znani. No, spotkaliśmy, kurde, ile tam ich było? Z 10 szło już trochę, co? No, trochę szło już. No i tyle. Na trzecim piętrze? Tak. Tak? Kurde. Jesteśmy właśnie w restauracji The Ivy. Jesteśmy wręcz onieśmieleni wystrojem restauracji, kelnerami, tym, że ta restauracja jest trzypiętrowa i robi ogromne wrażenie. Każde piętro jest trochę o innej tematyce. My jesteśmy na jakim piętrze? Jak to jest nazwa? To jest Rooftop Garden. Czynności. Naprawdę przerósł nasze oczekiwania, tak mi się wydaje. Wystrój, atmosfera. Ja zamówiłam sobie bezpiecznie fish and chips. Mieszko wziął jakąś kaczkę, ale okazało się, że to jest chyba jakieś ciasto. Co to jest? Dobre filet. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Co tam serdecznie masz? Co to jest? Nie, jest to ciasto. Oj, kochanie. Restaurację oceniamy na 10 na 10? No, nie wiem, czy były jakieś lepsze restauracje. Pyszne jedzenie. Naprawdę, pyszne wszystko, jest. Całe połączenie. Mieszkoś zabrał moją rybkę. Duża porcja, bardzo duża porcja. Pyszne jedzenie, pyszne. No, super. Polecamy. Przejdźcie po schodach. Meldujemy
Widzimy się w piąty dzień naszego pobytu. Dzisiaj piąty jest dzień? Sylwester, tak? Tak? Dzisiaj jest piąty dzień. To życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku. Dobra, dobra, to już będzie po czasie. Żebyście byli najlepszymi wersjami samych. Aha, czekaj, mamy. Jedziemy na Stadion City atakować piłkarzy o zdjęcie. Tak, chcemy najbardziej zdjęcie z Haalandem i z Grealishem. A i z Foldenem. I z Foldenem. Tak, tak. Mares Silva też się dojdzie jeszcze. Okej, już to. W oczekiwaniu na piłkarzy. Ile jeszcze? Nie wiem, ale ja w tej grodzie bram. As we see. Jack Grealish and the rest of the City squad are in the pitch. Jesteśmy, wystaliśmy. Ile staliśmy? Jest chyba ponad godzinę, co? No dobra, dwie godziny staliśmy, czekaliśmy na piłkarzy. Ale był Haaland, byli wszyscy. No, było super, ale tak szybko wszyscy przeszli, tak średnio było i widać, ale zobaczyliśmy, było super. Generalnie cały fan experience, czyli generalnie to jest doświadczenie meczowe, no to jest na innym poziomie. Przed meczem jest full różnych zabaw, boisko dla małych dzieciaków, to jest koncert. Tak. Full różnych budek z jedzeniem. Gdzie jesteśmy? Tak, a teraz przedstawiam moją uczelnię UCLV. Tutaj studiowałem 3 lata, studiowałem biznes w piłce nożnej. Tutaj się wchodziło, na pierwszym piętrze jest biblioteka, a wyżej były sale. Czy możemy wejść? Nie możemy wejść? Niestety nie możemy, chyba żebym miał plakietkę ze studiów. Jest to uczelnia połączona ze stadionem. Tak, dokładnie, więc zajęcia, które mieliśmy, odbywały się właśnie w salach z widokiem na stadion, w sale właśnie takie VIP-owskie, więc... Super. No, super doświadczenie było tutaj studiować, a na koniec udało się tutaj popracować, więc naprawdę fajnie tutaj wrócić. Gdzie idziemy? Do Alchemist! Ale strasznie pada nad morzem. Dlatego mamy parasolkę. Jesteśmy już w The Alchemist i to jest nasz pierwszy drink powitalny. Nie wiemy jeszcze, czy alkoholowy, ale... No, trochę jak herbatka wygląda. No, herbatka, ale akurat jeszcze jemy, co nie? Ale tak, jeszcze jemy, tak. Fajnie. Takie kukuryku do nas przyszło. Fajne. Fajne. Ale bądź. Tak jest. Pełnymi brzuszkami. Zawierają minimum 6
takich malutkich paczuszek z chipsami. Fajne, ale my i tak jemy całą paczkę od razu. Tutaj też niby lejce. I co? W środku takie paczuszki. O, to są nasze ulubione. I tutaj też jest takich 6 małych paczuszek. To są takie. Moje ulubione. Twoje też chyba, co? No, to są pyszniutkie. Bardzo polecamy. To jest najlepsze, co istnieje na całym świecie. Tak, ci mówiłem, a mówię, gdzie? Ja nie lubię ciastek, ja tam no nie lubię ciastek. No bo ja nie przepadam za ciastkami. Naprawdę też byłam sceptycznie do nich nastawiona, ale jak mi Mieszko już pokazał, no to naprawdę no takie ciastka, które rozpływają się aż w buzi z białą czekoladą, której też nie lubię, to no pokaż. Wow. Witamy Was w ostatni dzień naszego wyjazdu. Przyszliśmy dzisiaj do Almost Famous, bo stwierdziliśmy, że skoro to jest nasz ostatni dzień, zasługujemy na chyba najlepsze jedzenie, które do tej pory tutaj zjedliśmy. I właśnie jest to Almost Famous. Ale też co chciałam wspomnieć, to że tutaj wszędzie ludzie są naprawdę bardzo, bardzo mili, bardzo uprzejmi. Ciebie uśmiechają. Witają cię, składają życzenia. Tak jest wszędzie. Wszędzie jest taka bardzo miła atmosfera. Nikt się na ciebie nie patrzy krzywo, każdy się patrzy z uśmiechem. Bardzo miło wita, więc naprawdę to jest coś fajnego. I fajnie, gdyby u nas takie coś było, co? Byłoby super. Także wszystkim życzymy w nowym roku jak najwięcej uprzejmości. Tak, uśmiechu dla obcych. Przejedzonku! Mój burgerek. To są zajebiste. A to są bataty, tak? To są jeszcze lepsze. Ja nie lubię bataty. Proszę, spróbuj jednego. Spróbuj jednego batata, proszę. Faj. Gryz. Najlepszy burgerek na całym świecie. Idzie do mojego brzuszka. Jesteśmy tutaj, gdzie wszystko się zaczęło. Jesteśmy w Dresden, obok mojego mieszkania, z powrotem w Park of Fame. Pogadaliśmy sobie z kelnerem. Kończy się nasza angielska przygoda. Jutro rano wracamy do Polski. Byliśmy w Dresden, zjedliśmy sobie naszego ulubionego kebaba w Park of Fame. Pyszne było, znowu pyszne. Tak, przepyszne było. No i co? No i zbieramy się do powrotu. Chcieliśmy wspólnie podziękować za obejrzenie tego vloga, bo nie był krótki. Cieszymy się, jeśli dotrwaliście do końca. Nam się bardzo miło go nagrywało i chcielibyśmy w sumie tego trochę więcej robić, więc fajnie. Tak. I mam nadzieję, że równie dobrze to odebraliście i że Wam równie się podobało, tak jak i nam. Nam się bardzo podobało i życzymy Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Happy New Year!